teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, jest z nami. Witam po raz drugi. Witam słuchaczy. Panie prezydencie, rozmawiamy o tamtej słynnej pożyczce, której Chorzów udzielił Ruchowi, wówczas prywatnej spółce, 18 milionów złotych. Odzyskaliście 3 miliony. 3 miliony przekonwertowano na akcje, jak to się mówi, czyli w sumie 6 milionów. No tak czy inaczej, 12 milionów to są pieniądze, które właściwie no... wysłaliście w powietrze w tej sytuacji. Patrząc na interes publiczny oczywiście i oczywiście i na, nie ma pan racji, nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że wysłaliśmy w powietrze, ponieważ ta pożyczka miała swoje zabezpieczenia, proszę zauważyć, i tego żeśmy nie dowiedzieli wcześniej. To nie są pieniądze, które zostały wysłane w powietrze, ponieważ zastępem tej pożyczki są zajęcia hipoteki, tak, na poszczególnych nieruchomościach obecnych również współwłaścicieli tego klubu. Także gdyby klub nie spłacił tej kwoty, zawsze możemy hipotekę licytować. A kiedy ma zamiar, kiedy pan liczy na to, że spłaci? Czyli rozumiem, że te 12 milionów, które... Tak, które jest zawieszone na 10 lat. 10 lat? 10 o ile pamiętam, miało być 4 lata. To wynikało z poprzedniej umowy, natomiast dzisiaj po decyzji sądu, która z której wynika cały układ, postanowienie układowe i plan restrukturyzacji klubu, jest umowa, że spółka będzie odzyskiwała swoje środki, czyli Ruch będzie spłacał dług po 10 latach. Oczywiście my możemy wcześniej rozpocząć również tą windykację zgodnie z umową, na wypadek, gdyby układ nie był realizowany. No, żeby było dziwniej, śmieszniej może dla niektórych, działacze tego zadłużonego Ruchu wiosną przyszli do miasta po kolejne 2 miliony złotych, właściwie dotacji, w jakiej formie? Panie redaktorze, Rada Miasta w zeszłym roku, czyli w maju 2018 roku, kiedy to Ruch również otrzymał pakiet gotówki, czyli 2 miliony złotych w zamian za akcję, podjęła uchwałę intencyjną, że miasto będzie wspierało klub wysokości, wesprze klub wysokości 8 milionów złotych w przyszłości, pod warunkiem, że prywatni właściciele również się z taką kwotą dołożą. I to się stało. Prywatni właściciele również wyłożyli na stół 8 milionów złotych i po tym spełnieniu tego warunku miasto kupiło kolejny pakiet akcji za 3 miliony złotych. Milion w grudniu ubiegłego roku i milion, 2 miliony złotych na wiosnę tego roku. Czyli warunek został spełniony. Proszę zauważyć, nie tylko miasto wspiera klub, ale również prywatne firmy dzisiaj, które są poważnymi partnerami dla miasta. No, zgoda, tylko że pewnie są mieszkańcy Chorzowa, którzy by powiedzieli, czy no, miasto nie ma innych potrzeb tak pilnych i wymagających tak, powiedzmy, radykalnej interwencji finansowej. No pewnie tacy są też, bo niestety nie ma 100% zwolenników danej dyscypliny, czy danego danej dziedziny. Ile osób przychodzi na mecze Ruchu? Ale ja wiem, ile przychodzi na mecze Ruchu. 4-5 tysięcy, w porywach 8. Natomiast proszę zauważyć, że drugie tyle jest kibicami domowymi, czyli nie przychodzą na mecz, ale kibicują w domu temu klubowi. I proszę mi wierzyć również to, że jak spotykam się z mieszkańcami na różnych spotkaniach, przy różnych okazjach, to pierwsze co, to oczywiście zawsze jest pytanie, kiedy będzie stadion. I oczywiście no, nie pozwólcie tej drużynie zniknąć z pola. Panie prezydencie, za 5 miesięcy piłkarskie. Wybory samorządowe, tak sobie myślę, że trochę pan dostarczył paliwa swoim konkurentom w tej walce o prezydenturę w kontekście właśnie perypetii Ruchu. Wie pan, to tak trudno jednoznacznie powiedzieć, dlatego że konkurenci również tej kwestii głośno nie podnoszą. Głośno nie podnoszą w tym znaczeniu, żeby nie budzić kontrowersji wśród właśnie tych kibiców domowych, o których wspominałem. Takich jest naprawdę mnóstwo w mieście i tak jak już mówiłem, miasto ma różne obszary swojego życia i różne są potrzeby jego mieszkańców. Jedną z tych potrzeb właśnie to jest klub, to jest stadion, to jest grupa. Się, pewna zgoda, liczna. Natomiast jest pewna też gradacja potrzeb. Ja sobie wyobrażam, tak patrząc na taką logikę mieszkańca Chorzowa, no to gdyby 2 lata temu pan powiedział, nie godzimy się na to, żeby władze Ruchu, który był wtedy, jak pan sam przyznaje, źle zarządzany, dyktowały nam warunki i nie udzielamy tej 18-milionowej pożyczki. Być może Ruch byłby dziś w tym samym miejscu, w którym jest dzisiaj, ale panu nikt nie zarzuciłby, że no, zmarnował publiczne pieniądze.
Wie pan, to jest też tak, że tą decyzję podjęli radni, bo nie tylko ta decyzja zależy ode mnie. Radni również spotykali się z zarządem klubu, radni się spotykali z kibicami i prawdę mówiąc, warunek był taki, że środki, które mamy na budowę przeznaczone, dzisiaj pożyczamy na budowę stadionu, a budowę przesuwamy o 2 lata. No i tak się stało, to radni również głosowali nad tym projektem. Dziś sesja absolutoryjna, jeszcze dokończmy, może tak być nerwowo w związku z tym? W jaki sposób? Zawsze jest pewna doza nerwowości na każdej sesji, bo są różne tematy, różne problemy, radni do tych problemów w różnym stopniu emocjonalnym podchodzą, więc nie jest to tak, że każda sesja jest sielanką. Dzisiaj pewnie ta nie będzie odbiegała od innych. Jakie plany, kończąc wątek ruchu, dzisiaj ma miasto wobec tego klubu w takim razie? Wie pan, to jest tak, że dzisiaj mamy poważnego partnera, jak już wspominałem, pewną miasto firmę. Ma dziś 1/4 udziału akcji w klubie. Mamy poważnego partnera, który z naszej obserwacji, jak wynika, naprawdę uczciwie podchodzi do sprawy i rzetelnie. Wykłada również gotówkę, która ruchowi jest potrzebna. I tak naprawdę dzisiaj mamy sytuację bardzo komfortową, bo nie musimy jeszcze, tak jak to robiły Katowice, czy też Gliwice, czy inne miasta, przejmować klubu w 100% i mieć go na swoim garnuszku, tylko i wyłącznie na swoim garnuszku. Tak? Mamy dzisiaj naprawdę sytuację jeszcze komfortową. Myślę, że ta osoba, która już dzisiaj wiemy, bo pan Wik przecież udzielił wywiadu prasowego w zeszłym tygodniu, po prostu wchodzi do arenie nadzorczej, tak, już dzisiaj z otwartą przyłbicą. Ma pewne plany, które wstępnie żeśmy oszacowali na najbliższe 2 lata, czyli w przyszłym roku wejść do pierwszej ligi. Po rozgrywkach przyszłorocznych wejść do pierwszej ligi, a za 2 lata wejść do ekstraklasy na 100-lecie klubu. Czy wspomniana przez pana zapowiedź budowy stadionu, to jest próba wysłania jakiegoś pozytywnego sygnału właśnie związanego z ruchem do swoich mieszkańców? Tym bardziej w roku wyborczym, tym bardziej już w przededniu właściwie kampanii. Panie redaktorze, to nie jest obietnica w tej chwili, bo ta obietnica już była złożona 8 lat temu. Myśmy tą budowę rozpoczęli 3 lata temu, wykonując najpierw koncepcję, konkurs na koncepcję stadionu, potem wykonując projekt tego obiektu, a następnie już w tym roku wyłaniając inżyniera kontraktu. Po prostu posuwamy się do przodu zgodnie z naszymi planami, dlatego że ta budowa, która się miała zacząć w roku 2016, w związku z tą pożyczką, która była udzielona i pewną umową pomiędzy kibicami a miastem, została od lata przełożona i my dzisiaj tą umowę po prostu realizujemy i kontynuujemy. Także nie jest to żadna obietnica złożona dzisiaj mieszkańcom, ponieważ jest to realizacja już dawno podjętych działań i prawdę mówiąc, w tym roku mamy nadzieję, że wbijemy pierwszą łopatę. 113 milionów, tyle ma kosztować ten obiekt? Około 16 milionów złotych. Około 100 milionów złotych. Około 100 milionów złotych na 16 tysięcy miejsc. Panie prezydencie, to jest jakaś hura optymistyczna wersja, jeżeli chodzi o budżet tego przedsięwzięcia. Tak sobie czytam, że budowa stadionu w Łodzi, podobna pojemność, 16,5 tysiąca widzów, wyceniono budowę na 200 milionów złotych, czyli praktycznie 2 razy więcej. Chyba że w Chorzowie będą budować w czynie społecznym. No nie jest to oczywiście prawdopodobne, natomiast nasza koncepcja, nasz projekt i wycena tyle po prostu wynosi, czyli to przecież w końcu konstruktorzy, inżynierowie, kosztorysanci, którzy się na tym znają i to wynika z pewnych norm i wynikających w czasie właśnie... Ta wycena jest wciąż aktualna, biorąc pod uwagę rosnące ceny na rynku budowlanym? To prawda, ceny rosną, bo dzisiaj mamy inną sytuację niż sprzed 2 lat. 2 lata temu można było po pierwsze każdy przego szczygnąć, tak, i jeszcze zaoszczędzić od 20 do 30%. Dzisiaj często przetargi są nierozstrzygnięte z powodu braku chętnych. Po prostu firmy mają pełne ręce roboty, pełen portfel zamówień, a często stoimy przed faktem, że niestety oferty przewyższają nasze kosztorys, nasze budżety. Czyli liczy się pan z tym, że to 20%. Będzie dużo większy koszt mimo wszystko? Panie redaktorze, zobaczymy. Myślę, że ten rynek się zmienia. Tak jak dzisiaj mamy taką sytuację, za pół roku, za rok może być zupełnie inna sytuacja. Jeżeli ktoś sobie popatrzy na Chorzów, dajmy na to za te 2-3 lata, no to 100-tysięczne miasto z 2 stadionami, których pojemność w sumie
będzie wynosić jakieś 70 tysięcy widzów, to tak jakby każdy dorosły mieszkaniec Chorzowa przyszedł na którąś z trybun tych dwóch stadionów, to pewnie by jeszcze miejsca zostały wolne. To nie uważa, trudno w to uwierzyć, nie uważa pan, że to trochę za duże Bizancje? Ja rozumiem, że Stadion Śląski to nie jest miejska inwestycja, natomiast nie dało się tego w jakiś sposób pogodzić? No, panie redaktorze, no, jest to nie do pogodzenia. Proszę zauważyć, że Stadion Śląski jest obiektem finansowanym przez całe województwo śląskie. No, kto by do tego dopuścił, żeby jedna z drużyn naszego województwa, jedna, jedyna, to jest jakimś były takie, Chorzów. Ale były takie propozycje. No, to były takie koncepcje, takie wizje, bo no, według mnie nierealne w ogóle. No, no gdzie, jeżeli pan sam zauważy, na ruch Chorzów przychodzi dzisiaj 5, w porywach 8 tysięcy ludzi. Stadion na 16 tysięcy. A wy chcecie na 16 tysięcy budować. No tak, bo przecież widzimy dzisiaj chociażby z obserwacji tak dzisiejszych obiektów, nowych obiektów, które już funkcjonują w Polsce, zawsze ta frekwencja jest w razy wyższa. Oczywiście stadiony są nie do końca wypełnione, ale mamy nadzieję właśnie, że ten nasz będzie kameralny i maksymalnie wypełniony. Natomiast proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ruch Chorzów gra, nawet gdyby była taka możliwość, gra na Stadionie Śląskim i przychodzi 8 tysięcy, tam czy nawet 12 tysięcy kibiców. Można by makiety zajmują, takie z widzami kartonowe postawić, żeby to po prostu imitowały to publiczność. Porażka totalna i w związku z tym po drugie, proszę zauważyć, że Stadion Śląski jest jedynym wielofunkcyjnym, lekkoatletycznym, żużlowym, no tam jest i również piłkarskim, ale jest tyle imprez przewidzianych, że prawie połowę z nich ruch swoich rozgrywek musiałby grać na innych stadionach. No to problem nie był w ogóle rozwiązany. Panie prezydencie, to na koniec jeszcze z cyklu akurat dobrze wydane pieniądze Muzeum Historii Hutnictwa w Chorzowie. Co z tą inwestycją? No borykamy się właśnie w tym wypadku również tak jak wielu innych, czyli oferty, które spływają, bo przetarg został ogłoszony, niestety przewyższały nasze środki, jakie mamy na ten cel zabezpieczone. W związku z tym no, musimy ogłosić ponowny przetarg, ponieważ jest już umowa o dotacji podpisana i ta umowa jest niezmienialna, dlatego też musimy się trzymać tych realiów, jakie dzisiaj są. Kiedy w takim razie to się jakoś, jak bardzo opóźni się otwarcie tego muzeum? Nie wiemy, trudno powiedzieć, dlatego że jeżeli pierwszy przetarg się nie udał, tak nie został rozstrzygnięty niestety, teraz jest ogłoszony drugi przetarg, zobaczymy ile ofert napłynie w drugim przetargu, być może jakieś się pojawią, które będą w stanie sprostać nasze oczekiwania, a mówiąc konkretnie tyle środków, ile mamy, będziemy mogli wydać. Inspirujecie się przykładem Zabrza, które już jakiś czas temu postawiło na tę turystykę poprzemysłową, no i dziś rzeczywiście zbiera tego owoce Chorzów. Przez lata właściwie, trudno powiedzieć, czy zaniedbywał, czy zapomniał trochę o tej swojej takiej hutniczej historii. Dzisiaj do niej dopiero wraca. To prawda. Też chciałem powiedzieć, że dopiero w tym roku, czy też w ubiegłym roku pojawiły się takie możliwości, takie programy, z których można skorzystać. I tak naprawdę wspólnie właśnie z kompanią Guido złożyliśmy wspólny projekt na 80 milionów złotych i ten projekt został pozytywnie oceniony i rozstrzygnięty, dlatego też mamy dzisiaj dotacje i na to po prostu stać. Proszę zauważyć, że większość inwestycji, które dzisiaj wykonujemy, są współfinansowane albo ze środków unijnych, programów operacyjnych naszych tutaj regionalnych, albo wręcz środków ministerialnych, które też pochodzą ze środków unijnych, więc naprawdę dużo robimy, aby te środki pozyskiwać. I po prostu tak się wszystkie inwestycje, większość inwestycji w Chorzowie. Szkoda, że na ruch żadnej dotacji unijnej nie można pozyskać. Czekamy, może coś może przy okazji jeszcze. Dziedzictwo jakieś, czy coś takiego, pamięć i dziedzictwo. Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia. Do widzenia. Radio Piekary.